Mestek NC03 to pierwszy dozymetr firmy znanej z produkcji sprzętu pomiarowego. NC03 wyróżnia ciekawa kolorystyka i duży ekran LCD. Czy poza okazyjną ceną miernik może się pochwalić też innymi zaletami? Zaraz się przekonamy. W zestawie z dozymetrem otrzymujemy futerał, instrukcję obsługi w języku angielskim oraz przewód do ładowania. Bateria typu 18650 ma pojemność 2000 mAh i jest ładowana przez łącze typu C. Licznik J304 znajduje się wzdłuż lewego boku dozymetru. Dla ułatwienia oznaczyłem na obudowie jego położenie. Każda zarejestrowana cząstka sygnalizowana jest migającym symbolem promieniowania w górnej części wyświetlacza. Warto od razu zdezaktywować autowyłączenie urządzenia po określonym czasie, do czego służy osobny przycisk. Zwraca uwagę nieco zbyt wysoka wartość naturalnego tła. Przetestujemy reakcję na bransoletkę ze szkła uranowego. Dozymetr jest czuły, obudowa nie stanowi przeszkody dla słabego promieniowania i po chwili włącza się pierwszy alarm mocy dawki. Osobnym przyciskiem wyłączymy sygnalizację wibracyjną. Zmierzmy teraz mocniejsze szkło uranowe. Powyżej 2,5 mikrosiwerta na godzinę alarm jest bardziej intensywny, co uważam za zaletę. Medalion ze szkła z dodatkiem toru 232. Minerał apatyt. Mały wazonik z ceramiki barwionej uranem. Lampa elektronowa z dodatkiem radu 226. Długopis z dodatkiem toru 232. Osobny przycisk służy do zresetowania wartości średniej i maksymalnej.
karta energii skalarnej z domieszką toru 230W. Zegarek z farbą radową. Siatka żarowa do ciśnieniowych lamp gazowych. Talerzyk bogato oblany glazurą uranową. Tarcza z farbą radową. Minusem urządzenia jest brak zapisywania ustawień po wyłączeniu. Przy każdym włączeniu musimy oznaczać opcję autowyłączenia. Plusem jest prostota i osobne przyciski dla każdego rodzaju alarmu plus osobny do włączania podświetlenia. Czas na podsumowanie. NC03 to bardzo miłe zaskoczenie, w niezwykle niskiej cenie dostajemy dozymetr z dużym i czytelnym ekranem, niezłą czułością i szybkim czasem reakcji. Jak na debiut jest on niezwykle udany, przy takiej czułości nie przeszkadza brak otworów nad licznikiem. Z minusów to oczywiście brak możliwości regulacji predefiniowanych poziomów alarmu oraz brak możliwości zapisywania ustawień. Wartość tła naturalnego jest zbyt wysoka i jest to na pewno kwestia do załatwienia łatką w oprogramowaniu. Kolejna kwestia to umieszczenie licznika. Producent błędnie przekonuje, że znajduje się on w górnej części obudowy, gdy właściwe położenie to lewy bok urządzenia. Jeżeli film się podobał, kliknij łapkę w górę, podziel się nim ze znajomymi i oczywiście subskrybuj, by nie przegapić nowych recenzji.